Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, Adrian Kilar z tej strony i jestem w towarzystwie nowych Roninów RS3 Pro i RS3. Czym się różnią? Czy warto je kupić w porównaniu do dwójki, która miała premierę 2 lata temu? Pamiętacie ten film? Główne ramię niewiele się różni na pierwszy rzut oka. To jest wersja Pro, czyli taka, która uciągnie 4,5 kg. To, co się zmieniło, to to, że gdy mamy włączonego gimbala, to wtedy cały czas wyświetla nam się poziom naładowania. Jak widzicie, wczoraj sporo było kręcenia. Nóżka chyba identyczna. Rączka lekka i długa. Jest to bardzo wygodna sprawa. Uchwyt na smartfona. Mamy też focus motor. Coś, co ułatwi nam zdecydowanie ostrzenie. Riven Eye, czyli przesył wideo do smartfona. Rurki, takie akcesoria, długa płytka. Tu jest udźwig 3 kg, a tu jest udźwig 4,5 kg. Praktycznie ciężko znaleźć różnicę. RS3 Pro serwuje nam magiczny trik. Coś, co rzeczywiście bardzo się sprawdza. Autoblokada. I zawsze blokada polegała na ręcznym blokowaniu. Teraz wystarczy tylko jedno kliknięcie i automatycznie samo się przesuwa. Mamy go sztywnego. Jedno kliknięcie i już się odblokowało. Te gimbale są tak dopracowane i tak przemyślane. Natomiast gdy go wyłączymy, już jest wyłączony, jest zablokowany. I może wydawać się dziwne, że to ramię nie chowa się całkiem, wygląda trochę jak niedoróbka, jak jakiś błąd. Otóż nie, to jest przemyślane, bo gdybyśmy ustawili taki set, który wymagałby do stabilizacji wysunięcie jeszcze bardziej tego oto ramienia, no to wtedy tutaj byłaby kolizja. Dlatego właśnie została tutaj zastosowana taka bezpieczna pozycja, aby nie dochodziło do kolizji. Po pierwsze oszczędzamy baterię, po drugie dużo wygodniej się chodzi, gdy mamy go na sztywno. Ekran nigdy za mały, tutaj jest większy, 1,8 cala, więc wygodnie można się poruszać pomiędzy nim. No i mamy coś takiego jak fizyczne przyciski. Pyk i mamy tryb FPV. Po środku mamy tryb PF i na górę PTV. Przejdźmy do rzeczy, od razu powiem wam o konkretach. Co się zmieniło? A zmieniło się. Podłączyłem Sirui, który jest dość ciężki. Wow. Podłączyłem też silnik, falą motor, więc tutaj sobie przekręcam i delikatnie ostrzę. Wcześniej go skalibrowałem i zmniejszyłem jego moc, żeby mógł bardzo dokładnie ostrzyć. Podłączyłem HDMI do Riven Eye. Zobaczcie, odświeżanie jest niemalże bezstratne. Mogę narzucić sobie luty, mogę nagrywać też na telefon, albo oczywiście przyciskiem tutaj. Ten mały z takim setupem jak najbardziej daje radę. Nawet nie widać, żeby jakoś się przeciążał, żadnych tutaj wskaźników nie ma. A teraz pytanie, co wybrać? Czy trójkę Pro, czy trójkę bez Pro? To wszystko zależy od ciężaru waszego setupu. Podobno ten silnik jest jeszcze lepszy. Ma 3 razy więcej momentu obrotowego, 1 nanometr i 50% jest cichszy. Nie słyszałem go wcale. RS3 ma mniejszą baterię. To widać gołym okiem. RS3 mamy 21,6 Wh, a w RS3 Pro mamy 30 Wh. RS3 zahacza. Tyle wystaje. RS3 Pro tylko odrobinę zahacza. Gdybym miał baterię dosłownie o centymetr mniejszą, no to już nie byłoby problemu. Zresztą i tak nie było problemu, bo nakręciłem na redzie kilka ujęć. Nie tylko ja, bo Floria mi pomogła. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-fold waist. Don't step out the line like this a pro. Czy trójka jest lepsza od dwójki? Podobno w 20% tak. Przeanalizowali dane i wyszło im z wykresu, że stabilizuje lepiej i gładziej.
No to zobaczmy, czy widać różnicę. Ewidentnie trójka do większych kamer cięższych jest lepsza, bo jest wyżej. Przez to możemy też łatwiej filmować obiekty powyżej naszego wzroku. 2,3 kg, czyli teoretycznie mamy jeszcze 2 kg zapasu. Active Track. Podobno tutaj już jest tak dopracowany, że nie ma we wsi. Po prostu macie śledzić, że hej. I na dodatek możesz sobie to ustawić i na wyświetlaczu, albo na lidarze. Ten temat zostawimy sobie na kiedy indziej. W tym celu zamontujmy Raven Eye. Ok, ustawmy sobie Active Speed na dobra, 20 z 30. Portrait Follow. Dobra. Zaznaczmy sobie twarz. Powiem wam, że ten ekran jest wyraźny. Naprawdę fajny. I co? Przechodzę przez rurkę. Wracam. Uwaga, odwracam się, nie widać mnie. A jednak mnie widzi, czyli nie tylko zapamiętuje twarz, tylko po prostu poruszający się obiekt. Spoko sprawa, jeżeli potrzebujemy operatora, to właśnie mamy takiego oto robota. No i nasuwa się fundamentalne pytanie. Co robić? Przesiadki z Zhunów na Ronina? Którego? Trójkę? Pro? A może dwójka? A może zostać przy dwójce? Dobre pytanie. Jest trochę za wcześnie, abym mógł odpowiedzieć tak rzetelnie. Racjonalnie myśląc, trójka ułatwia zdecydowanie pewne kwestie, jest przyjemniejsza. Póki co powiedziałem wam wszystko chyba, co przez ten tydzień używania tego gimbala nazbierałem, jeżeli chodzi o i wiedzę, i doświadczenie. Więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli tutaj zostawicie łapkę w górę i skomentujecie. No i oczywiście przede wszystkim zasubskrybujecie ten kanał, bo mnóstwo z was ogląda, ale nie subskrybuje. A trzeba to zrobić. Zapraszam też na mojego fanpage'a na Facebooku, no i oczywiście na Instagram. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.